Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Doom 3. Jesteśmy w jaskiniach. Wchodzimy teraz do stanowiska transferu ładunków. I ruszamy sobie dalej. Musimy wezwać żurawia. Chyba zadziałało. Musimy teraz po tym przeskoczyć na drugą stronę. Dobra, wskoczyłem tu. Jestem ciekaw, czy przeskoczę tam. Na szczęście udało się. Zniszczony most.
Okej, to chyba wszyscy. Jedziemy w dół. Nic nie ma. Pancerz. Musimy przejść na drugą stronę. Tam była amunicja do BFG, czemu mi nie wzięło? Nie mogę tego wziąć, to chyba mam tylko określoną ilość amunicji.
Jedziemy na drugi poziom jaskiń. Wykopaliska artefaktów. Za późno zabiłem tutaj tego pierwszego demona. Tu nie możemy przejść. Nie mamy karty. Musimy iść tutaj. Pancerz, amunicja. Jest karta dostępu. Musimy się teraz wrócić i wejść. Tam, gdzie były te zamknięte drzwi. Co my tutaj mamy? Amunicja.
I to tylko tyle, a jest stacja medyczna. Ruszamy z powrotem. Musimy włączyć zasilanie. Wyskoczy na nas pełno demonów. Jakoś udało mi się przeżyć. A tu był jakiś dopalacz. Też go nie wziąłem. Dobrze, nie szkodzi. Musimy się wrócić tam do stacji medycznej. I się wyleczyć po prostu. Apteczki nigdzie nie ma. No, pozbieramy resztę amunicji. Już jesteśmy w tym samym miejscu. Uruchomiliśmy kolejne światła.
Znaleźliśmy dysk wideo, obejrzymy go sobie. To chyba to tablica. Ustanawiając nowe standardy zarówno w badaniach archeologicznych, jak i analizie, UAC ma zaszczyt przedstawić najnowsze odkrycia związane z czterema wyjątkowymi i fascynującymi artefaktami. Tablice te zostały wykopane w miejscu znanym teraz jako punkt 3. Dalsze badania okolicy i datowanie węglowe znaleziska wykazały, że tablice należały do cywilizacji istniejącej tysiące lat temu i znajdowały się w poświęconym miejscu pochówku. Dzięki pracy najlepszych lingwistów i powstałego w UAC oprogramowania analizującego wzory, tablice zostały dokładnie zbadane. To, czego się dowiedzieliśmy, było fantastyczne. Pierwsza tablica dostarczyła nam masy danych naukowych, dokładnie opisujących pojęcia matematyczne wykorzystywane przy teleportacji. Naukowcy z UAC wykorzystali te informacje jako podwaliny pod budowę urządzeń teleportacyjnych Delty. Druga i trzecia tablica opisuje epicką historię. Historię wojny, w której cała rasa dokonała aktu najwyższego poświęcenia i zwyciężyła, walcząc ze znacznie silniejszym wrogiem. Czwarta tablica opisuje, jak esencja każdej osoby została pochwycona i umieszczona w artefakcie, który teraz nazywamy kostką dusz. Przedmiotem tym władał największy wojownik starożytnych i z jego pomocą na zawsze przegnał hordę najeźdźców. Nasi naukowcy wciąż analizują niedawno odnaleziony fragment czwartego kamienia i inne pokrewne fragmenty. Opisano tam szczegółowo siły najeźdźców oraz powiedziano, że ci, którzy ocaleli, dokądś się teleportowali. Nie wiemy dokąd, ale fragment zdaje się odnosić do mapy, której jeszcze nie udało nam się odnaleźć. Do dziś nigdzie nie zachowały się żadne ślady jakiejkolwiek inwazji. Zakładamy, że czas zatarł wszystko, oprócz tego, co udało nam się odnaleźć. Ruszamy dalej. Włączamy zasilanie.
Dobrze, to chyba wszyscy. Sprawdzimy sobie to miejsce. Można się dostać? Nie. Tu jest apteczka. Amunicja. Amunicja do PFG. O, jest generator. Mamy zasilanie. Tu jest pełna amunicji. Do wykopalisk pojedziemy sobie w następnym odcinku. W tym odcinku to by było wszystko. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.